Czy da się w ogóle przebić coś takiego? Z tym pytaniem w głowie wychodziłem z kina w 2018 roku po seansie Spider-Man Into the Spider-Verse. I wiecie co? Z tym pytaniem w głowie wchodziłem kilka godzin temu do kina na kontynuację tego filmu. Ale czy wyszedłem z kina dokładnie z tym samym pytaniem? O tym powiem wam już w mojej recenzji, zupełnie bez spoilerów. Spider-Man Into the Spider-Verse, czy po polsku Spider-Man Uniwersum, było tak unikalnym doświadczeniem sensorycznym, tak rzadkim przykładem na perfekcyjne wyważenie wszystkiego, czego oczekujemy od filmu adaptującego komiksy, że zostawiło w tyle nie tylko rynek animacji, ale w mojej opinii również większość kina superbohaterskiego. I więcej mówiłem o tym niedawno w moim eseju, w którym w 5 punktach wyłożyłem, dlaczego uważam, że to nie tylko był, jest najlepszy film o Spider-Manie, ale dla mnie to jest po prostu najlepszy film superbohaterski. Zachęcam was do tego eseju, znajdziecie go w linku pod filmem. To też kontynuacja miała poprzeczkę zawieszoną nieprawdopodobnie wysoko i to, czego bałem się najbardziej, to, że będzie próbowała zrobić to samo, tylko podkręcając wszystko do 11. Ale szczęśliwie, uspokajam was, pierwsze słowa, które słyszymy w tym filmie i które wypowiada bohaterka Gwen Stacy, brzmią: tym razem zrobimy rzeczy nieco inaczej. I to jest dobry prognostyk tego, co następuje. Widzicie, kontynuacja zaskakuje swoim tempem i tym, jak rozkłada akcenty. Powiem tylko tyle, że mamy aż dwa prologi, nim faktycznie film kliknie na tory głównej intrygi i to zaprezentowane z perspektywy dwójki znanych nam bohaterów. I pomimo tego charakterystycznego, niemal tiktokowego rytmu obrazu, można być zaskoczonym, jak często ten Spider-Man spowalnia tempo, żeby mocniej nakreślić relacje między bohaterami, a w szczególności między rodzicami i dziećmi. Podoba mi się więc, że dla twórców Sony Pictures Animation, w przeciwieństwie do ludzi z Marvel Studios, lepiej nie zawsze równa się tylko i wyłącznie więcej. Czasem to jest trochę inaczej. Ale czy dostajemy ogółem więcej? No Chryste, tak! Jeżeli oglądaliście zwiastuny, to wiecie, że będą się działy rzeczy, przy których Doctor Strange in the Multiverse of Madness to jest teatr jedynki. To, co mogliście już widzieć po zwiastunach, to, że mamy miliony Spider-Manów, choć w żaden sposób nie kolidują oni z fabułą i sercem historii. Mamy multiversa, mamy portale, koty, dinozaury, Lego, Manhattan, tak, dobrze to wymówiłem, i windę kosmiczną. I mamy fantastycznego Miguela O'Hare, granego przez Oscara Isaaca, który jest komiksowym Spider-Manem 2099, cyberpunkowym wampiro-pająkiem o wyjątkowo wybuchowym temperamencie. Isaac gra go fantastycznie, a sam O'Hara wzbudza grozę i wzbudza respekt nie tylko swoją posturą, podobnie jak robi to Kingpin w części pierwszej, i nie tylko z trudem skrywaną agresją i furią, która z niego wyziera, to widać, że będzie ciekawa postać, ale także motywem muzycznym. Nie wiem, czy pamiętacie, jak brzmiały te dziwne, powyginane dźwięki, które towarzyszyły za każdym razem pojawiającemu się Prowlerowi w pierwszej części. No to tutaj będziecie mieli fantastyczny motyw muzyczny, kiedy pojawia się Miguel O'Hara. I to też kolejny plus tego filmu, trudno powiedzieć, kim jest ten zły. Mamy postać Spota, który korzysta z portali, i na naszych oczach ta postać dojrzewa. Urasta do jakiejś rangi, chociaż na początku traktujemy go jak ofiarę losu. Mamy reguły i procedury, które trochę jak u Kawki sprawiają, że bohater nie może być bohaterem, co jest naprawdę ciekawym scenariuszowym zabiegiem. I wreszcie mamy kapitalne sceny akcji, choreografię walk, jakie wam się nawet nie śniły, a wszystkie one zawsze są po coś. Spektakl w tym filmie zawsze jest w służbie narracji, dokładnie tak jak miało to miejsce w części pierwszej, ale jest też popisem nieskończonej, niewyczerpanej wyobraźni twórców i ich inwencji artystycznej. I a propos wizualia i audio, czy myśleliście, że nie da się przebić tego, co zrobił Into the Spider-Verse? No cóż, wrong, da się. O ile jedynka miała te fantastyczne zabawy częstotliwością klatek obiektów, jednocześnie wyświetlanych na ekranie, tak dwójka robi coś bardzo zaskakującego. Otóż bawi się barwami i teksturami, które szczególnie w świecie Gwen mówią emocjami bohaterów, akcentując ich słowa i reakcje. Czy wyobrażacie sobie być wzruszonym do punktu, w którym zaczynają po waszych policzkach spływać łzy przez same tony barw,
kolory i kształty na trzeźwo? Bo ja teraz już wiem, że tak, jestem w stanie sobie to wyobrazić. To są właśnie te piękne, spokojniejsze momenty w filmie, bardzo emocjonalne i jednocześnie niezwykle artystyczne, których brakuje w kinie superbohaterskim. Mamy też łączenie stylów i zaręczam, również nie mieści wam się w głowie, póki tego nie zobaczycie. Tym razem to już nie jest tylko łączenie animacji z animacją i mamy kadry jak ze snu, które wyobraził sobie i zrealizował zespół geniuszy, bo inaczej tego nie wytłumaczę. Z naciskiem na kadr dwójki bohaterów siedzących obok siebie z odwróconym miastem na horyzoncie. Mamy wreszcie piękne motywy, rozłąki i potrzeby przynależności. Mamy potężny plot twist, oby nikt wam go nie zespoilował. I mamy też tę zabawę na poziomie meta, rozprawę nad tym, czym jest ten mythos, czym jest ten kanon Spidermana, który czyni każdego Spidermana z każdego świata tym, kim właśnie jest. Pierwsza część o tym rozprawiała, mówiłem o tym więcej w swoim eseju, ale ta robi to jeszcze ciekawiej. No film jest, no widzicie, że się cieszę, film jest naprawdę wspaniały. Ale nie jest bez wad. I mam trzy. Dwie z nich są mniejsze i mogą być tylko i wyłącznie moją percepcją tego filmu, ale trzeci mankament jest poważny i wydaje mi się, że będzie wzbudzał duże kontrowersje. Zostańcie i posłuchajcie. Pierwsza wada jest taka, że momentami miałem wrażenie, że ten film sam nie do końca wie, co chce przekazać nam w warstwie emocjonalnej. Czy chodzi o to, żeby za wszelką cenę podążać własną drogą? Czy może, żeby dogadywać się z rodzicami, doceniać to, co się ma? A może, żeby szukać kompromisów? Wydaje mi się, że poprzez liczne dialogi, szczególnie właśnie na linii rodzic-dziecko, to zostawało w jakiś sposób rozrzedzane. Nie miałem do końca poczucia, co właściwie chcesz mi powiedzieć, Spider-Manie. Drugi minus jest taki, że mniej więcej tuż za połową filmu poczułem sensoryczne przeciążenie. Zacząłem obojętnieć na wszystko, co działo się na ekranie, ponieważ film tak szybko prezentował mi kolejne nowe postaci, kolejne nowe miejsca, kolejne nowe koncepty. Ja zaznaczę, że rytm tego filmu jest inny niż części pierwszej, ale może właśnie te długie, powolne segmenty, o których wspominałem, i z kolei ultra skondensowane, tiktokowe, sprawiają, że ciężko jest to wszystko przyjąć naraz. Ale zaznaczę, że w ostatnich 30 minutach znowu dochodzi do ciekawej zmiany tempa, nie ma już takiego przeładowania sensorycznego i wtedy też rozbudziły się moje zmysły i jednocześnie też bardziej wrażliwie przyjmowałem wszystko, co działo się na ekranie. Końcówka była znakomita. Natomiast a propos końcówki, to jest trzeci mój zarzut, jak już mówiłem, najważniejszy. Część z was może wiedzieć, że będzie jeszcze kolejna część, która już została zapowiedziana. Jest zatytułowana Beyond the Spider-Verse. Część z was. No właśnie. Być może nie wszyscy. Ten film, który właśnie recenzuję, i musicie to wiedzieć, kończy się cliffhangerem. I to takim dość nieprzyzwoitym cliffhangerem. I dla jednych, takich jak ja, może to być pozostanie z uczuciem niedosytu. Ale dla innych, to może być wprost rozczarowanie. Albo nawet wrażenie bycia oszukanym. I teraz ja wiem, co mówię, bo obserwowałem reakcję w sali kinowej, kiedy pojawiły się napisy końcowe. Wiecie, co się wtedy stało? Usłyszałem westchnienia zaskoczenia. Zacząłem się rozglądać, zacząłem widzieć ludzi, którzy... Co? Ale to już? Ale to tyle? Widziałem naprawdę zdezorientowanych ludzi, którzy siedzieli i nie mieli wesołych min. I to wszystko dlatego, że większość osób nie wie, że ta historia została podzielona na dwie części. I to naprawdę daje do myślenia, czy czasem dodanie tego dopisku part one albo part two nie zmienia percepcji osób, które idą na to do kina. Wiecie, jasne, podobny kazus był z Avengers Infinity War i Avengers Endgame, ale miałem wrażenie jednak, że Infinity War kończyło się bardzo wyrazistą nutą, bardzo melancholijną i właściwie przygnębiającą, ale broniła się jako cliffhanger. A tutaj decyzja twórców, żeby urwać film w takim momencie... Ostatnim razem miałem takie uczucie w 2001 roku, kiedy nie znając jeszcze trylogii Tolkiena i Władcy Pierścieni, wychodziłem z kina z Drużyny Pierścienia i patrzyłem na tatę i mówiłem: tata, kurwa, to już jest koniec, co się stało? Więc przewiduję, że będą naprawdę dyskusje na temat tego, w jaki sposób zakończono Across the Multiverse, i
Ja jestem pewnie w gronie tych szczęśliwych, którzy pozostają z niedosytem i może nawet uczuciem lekkiej kwaśności albo też goryczy w ustach, że mogliście to zrobić trochę inaczej, ale traktuję to jako wadę, natomiast nie oceniam tego filmu w żaden sposób negatywnie. Uważam, że to jest absolutnie wspaniały film. Warto było iść do kina. Uważam, że jest równie dobry jak Strażnicy Galaktyki 3, których oglądałem miesiąc temu. Myślę, że ma szansę ubiegać się o tytuł najciekawszego i najfajniejszego filmu superbohaterskiego w tym roku. Nie wiem, czy tytuł najlepszego filmu w ogóle w tym roku, ale czy jest to film lepszy niż część pierwsza? Nie. I chętnie wrócę do tego pytania, kiedy wyjdzie już część trzecia, bo odnoszę takie wrażenie, że Across the Spider-Verse i Beyond the Spider-Verse stanowią integralną całość i ocenianie ich łącznie może dawać nieco inny rezultat, co też każe myśleć, czy przypadkiem twórcy sami nie zastawili na siebie pułapki. Chciałbym, żebyście wypowiedzieli mi w komentarzach. Oczywiście zaznaczcie, jeżeli będziecie pisali ze spoilerami, ale naprawdę bardzo interesuje mnie wasza opinia i właśnie nie tylko na temat całego filmu, ale właśnie tego zakończenia, które będzie polaryzowało. A ci z was, którzy jeszcze nie widzieli, marsz do kina, naprawdę trzeba to zobaczyć. Tylko mieć świadomość, że będzie kontynuacja, a wtedy może seans będzie też dla was przyjemniejszy, bo będziecie mniej zaskoczeni, kiedy pojawią się napisy końcowe. Pamiętajcie, żeby sprawdzić inne materiały bez schematu, no i pamiętajcie też, że jeżeli chcecie docenić to, co robię, to zapraszam was do wspierania mnie na Patronite za fajne nagrody i znajdziecie link w opisie pod tym filmem. No i sprawdźcie jeszcze koniecznie właśnie mój essay o Into the Spider-Verse, dlaczego jest arcydziełem, albo jeżeli idziecie do kina, to możecie sobie też w skrócie przypomnieć, co działo się w tym filmie, bo też zrobimy o tym materiał.